jeszcze raz oficjalnie Łukasz. Piotrek, miło mi. Siemano Piotrek, jak tam u Ciebie, Piotrze? No, doczekać się nie mogę. A długo tak, czekasz? Niecały miesiąc. No. Odkąd dostałem voucher, niecały miesiąc. Od żony. Tam się kryje gdzieś po kątach. Dokładnie. Myślisz, że jej się nie zrewanżujesz takim samym prezentem? Mam nadzieję, że nie. Czyli niedługo się widzimy. Tak jest. Urodziny podejrzewam? Tak, urodzinowy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Trafiony prezent? Chciałbyś? Bardzo, tak? Bo tak jak mówię, czekałem na to miesiąc, żeby zrealizować voucher, ale żeby skoczyć, to marzyłem o tym od dobrych 4 lat. A żona mówi, nie zapomnij w życiu. Po czym otwieram, patrzę, no rewelacja po prostu. To, czym sobie przeskrobałeś, że tak nagle zmieniła zdanie? Żonę trzeba zapytać, co to było takiego. Nie zauważyłeś jakichś tam dziwnych umów podpisanych na ubezpieczenie na ciebie, a nic takiego? No właśnie nie, nic takiego nie było. Jeszcze nic takiego nie to tylko kobiety. Ale ten co pamięta i się rewanżuje. Dobra, Piotrek, poznałeś Cienkiego, naszego instruktora. Cienki zrobi tak, żeby było bezpiecznie. Ja razem z Kamilem, który jest montażystą, Kamila poznasz po skoku, postaram się, żebyś miał fajną pamiątkę. A ty nie zapomnij w powietrzu żony pozdrowić. Jasne. Możesz też szefa w powietrzu pozdrowić jak chcesz. Inwencja jest twoja, 50 sekund. Robisz co chcesz, wszystko możesz, nic nie musisz. Ważne, żebyś był z uśmiechem na ziemi. Rewelacja. Okej? Okay? Tak jest. Do zobaczenia. Cześć! Fajnie się bawiłeś, widziałem. Rewelacyjnie się bawiłem. Ci nie musiałem pomagać, daję okularki. Piąteczka. Najlepszy prezent. Chłop do góry. Zabezpieczymy okularki. Chodzi jeszcze, przybijemy piątkę z Cienkim. Piąteczka. Dzięki bardzo. Rewelacja. Świetnie było.